Teraz pokażę wam przyczynę braku odcinków. Idź do ogień. A tak szczerze, nic się nie stało. Noga jest cała i zdrowa. Jedyne co się stało, to obiłem żebro, biodro. Jeszcze to. Przywracamy teraz olszyny do porządku. Znowu. Ale tym razem zebraliśmy się całą ekipą, a nie tylko we dwóch, że ja i Patryk. Także myślę, że tym razem to dokończymy. Ale niczego nie obiecuję. Dobra, trzeba nagrać, kto nic nie robi. A teraz idziemy do tych, co coś robią. Przyszedłem was nagrać, żeby nie było, że nic nie robiliście. Właśnie, Dresher przyjechał i tu robi, nie? Jak to jest? Ktoś musi. Robimy stromiej, znaczy oni. Oni robią stromiej, żeby nie było tak płasko. Mati stoi i patrzy, jak zwykle. A ja stoję i nagrywam, no ktoś musi. Jeszcze jedno? Dawaj jeszcze jedno, będzie ciekawie. Podsypane! Został złapany na tym, że nic nie robi, to się wziął za robotę. Ten tylko nic nie robi. Dobra, ja ostatnio 40 minut robiłem, jak was nie było jeszcze. Nie, to już tak było, jak przyszliśmy. To nie on. A ty co powiesz na to, że nic nie robisz? No, ja kontroluję tych autobusów. Aha, on jest tutaj kierownikiem, ja jestem kamerzystą. Chłopaki dobrze robią, robota dobrze idzie, nie? Także będzie pan zadowolony. Tutaj wyszejpował Patryk. Trzeci raz w tym roku, może w końcu się uda to polatać. Mamy jeden problem, widzowie. 33 stopnie w Krotoszynie, także na skatepark na razie nie pojadę. Na Olszyny wrócimy w następnym odcinku. Trzeba coś zrobić w ten upał, nie? Nie no, co ty? Zimna woda. Nie było planowane. Ale jakbyś wpadłem, to zrobimy salto. Dobra, widzimy się w Krotoszynie. Zapiszcie to w kalendarzu. Sobota, 15 lipca dzisiaj. Pusty skatepark. Luźna sesyjka dzisiaj, bez ochraniaczy. Nawet pedały zmieniłem, żeby nie było metalowych pinów. Jest bezpiecznie. Po tej wczorajszej glebie sobie dzisiaj tak na luzie polatam. Nic wielkiego się nie stało, ale nie chcę się obijać mocniej, bo w środę jedziemy do Łodzi na skatepark, także chcę być zdrów. Pokażę ci się tu czerwone i znaczy, że nagrywa, nie? Tak na start. Zaczniemy sobie od trójeczki. Chillowo. Nie wiem, mój kamerzysta się tak śmieje, że nie może wytrzymać. Jego pierwszy dzień w robocie. Teraz zrobię sobie jedną ósemeczkę na boksie, a później może spróbuję trójeczkę. Ale trochę się boję robić cokolwiek bez ochronek, ale przejdzie mi. Jeszcze raz. Teraz byłem już taki pewien, że mi to wyszło, nie? Ale w ostatnim momencie, nie wiem, albo koło za słabo podciągnąłem, albo coś zahaczyłem, nie wiem. Czemu ty się tak śmiejesz? Cięcie. Krzywo, ale wyszło. To jak tu już jesteś? To takiego dropa tego nagramy, co? Ja będę coś mówił za kamery. Najlepszy, bierzemy to. Skoczone. O, nadal nie. Przyjechałem gdzieś tak około 20 i praktycznie nikogo tu nie było. Z 2-3 osoby na skateparku, a zawsze tu jest multum ludzi, więc się dzisiaj zdziwiłem. A dzisiaj liczę na to, że akurat ktoś będzie, żeby było z kim pojeździć. No niestety, coś tam pojeździłem, parę klipów pokazałem i widzimy się gdzieś indziej. Ciepło, no to nad jezioro dzisiaj wbiliśmy. A tak serio, to znowu jestem na Krotoszynie, inny dzień. Nowe budki wyciały, wysokie wąsiki, ochranki dzisiaj, kask na łeb i idziemy. No i nie siadę teraz, pierwszej wyszło. No i teraz wyszło, cały czas, nie wyłączamy. No nie wyłączyłem. No ale zjechałeś na dysz. Na mnie i trzymaj. Drugi raz mi wyszło, w końcu mi się udało odjechać, bo tak to cały czas mnie wyrzucało z pedałów. Ale teraz stwierdziłem, że będę na tym ukośnym takim robił i że tam dostanę trochę prędkości w dół i odjadę. Także odjechałem i teraz... A, olda na boksie miałem dzisiaj robić, to robię olda na boksie. Czułem już śmierć tym razem. Podrzucałem sobie ten rower, zanim go złapałem. Odbiłem se, tak, kolanem opony. I mi odskoczyła i prawie nie złapałem tych, nie? Jakoś tu ledwo tak chłapałem. Ale przeżyłem. Tak szczerze nie wiem, jak to wyglądało. Trzeba zobaczyć, bo nie wiem, czy muszę poprawiać, czy nie. Dobra, na boksie jest panika. Żeby nie męczyć kamerzysty, to zrobimy coś innego. Gdzieś indziej może. O, fajnie, se skoczyli. Nie wiem, no techniki mi tu brakuje na boksie. Trzeba poćwiczyć, ale trójkę może machniemy. Dobra.
kiedyś mi to wyjdzie. Co będziesz robił? 90. No to uczymy go 90. Jedziesz szybciej niż normalnie. Lekki łuk na wybiciu i głową. Tak. No ale jak zrobisz łuk, to nawet bez głowy 90 na luzie zrobisz. Musisz ten łuk zrobić i tą głową, bo ty robisz tylko tak, jedziesz, w łuku praktycznie nie zrobisz i tylko... Dobrze, że nagrywałeś. Chciałem zrobić dowód kanału, ale zrezygnowałem w połowie. Nowe budki wleciały dzisiaj i to jest też przyczyna, dlaczego mi tak nie wyszło, bo szkoda mi było uderzyć butami o korby jakoś dziwnie, ale zawsze się tak kończy, że chrzest musi być. Ale ty musisz łuk zrobić na wybiciu, bo ty jedziesz, przed wybiciem robisz tak, a na wybiciu nic, na wybiciu, nie przed. Czyś mi taki ładny X-up wyszedł, nie? Teraz niestety nie, ale... Poprawę. Kiedyś wyjdzie. Fajny Oppo X-up, 1.8 i odbija. Może nie było to płynne, ale było najważniejsze. Ten poprzedni był taki śliczny, to operator mi gdzieś uciekł. Hamulec mi prawie już nie działa, ale i tak już się poprawił. Ostatnio jak na odcinach lataliśmy tak chyba, no to nie działał. Jakoś to wyszło i się zmęczyłem. Bo odpocznę i wtedy coś dalej polatamy. No prawie, prawie. Nie zdążyłem, ale widziałem wcześniej, że wylądowałeś, nice. Mieliśmy go uczyć dzisiaj trójki, ale zrobił sam. Także nie ma już potrzeby zepsujeć kontent, a miał być kontent dzisiaj. Nie, przepraszam. Kurde, podejdź za blisko. Kto tu postawił ten pod tak blisko? O, jakiś kidus leży. No i git. 1.8 i co? Opie. Nie pykło. Ale już stałem na tylnym kole. No tapa. Ło! Chyba zdążyć. Nie uciec. Dobra, zdążyć, zdążyć. Patrz. Dobra, szarpany jak zwykle, ale wiesz. Jedziemy sobie, nie? I jedziemy tak łukiem. I tak wyjeżdżasz i trzymasz głowę już w bok obróconą. I dopiero jak zaczniesz, jak już się obkręcisz o te 360, głową będziesz tak już, że widzisz co jest za tobą, to wtedy dopiero głowę zaczynasz tak prostować, także jak się obrócisz i już się tak obraca, że już widzisz lądowanie, to wtedy głowa zostaje, a ciało się obraca. Ale tak naprawdę w waszym przypadku to będzie coś takiego, że nie hamujecie tą głową tak jak ja teraz pokazałem, tylko trzymacie ją do końca, dopóki nie wylądujecie. Bo naprawdę zakręcicie za słabo i wam się będzie wydawało, że jest mocno, że jest nie wiadomo jak dobrze. Jest za słabo, uwierzcie mi. Z backflipem jest ta sama szkoła, że wydaje wam się, że pociągnęliście za mocno. Nie umiem, ale kiedyś próbowałem raz 2 lata temu. Na głowę lądowałem. Ale próbowałem i właśnie to jest to, do czego dążę, że ciągnąłem i myślałem, że to jest tak mocno, że normalnie, a ja do góry nogami puszczałem i koniec, nie? Ale w gąbki. W gąbki, no nie, no ja na twardo to nie. Dobra, teraz wy, zobaczymy czy łuk robicie. Ty nie zrobiłeś. Dobrze, dobrze, łuk zrobiłeś, tylko jeszcze jedną rzecz ci muszę pokazać. Bo ja ci pokazałem, że jedziesz prosto i robisz łuk, nie? Z dołu to wygląda tak, jakbyście w bowla teraz mieli wjechać, tak jak to robiliście, nie? Myślałem, że bardziej tą stroną będziecie jechać, to tylko wam powiedziałem, że w lewo, nie? Ale jak jedziecie, to jedziecie najpierw w prawo, i później w lewo. Tu w prawo i na wybiciu w lewo, to wtedy polecisz prosto, bo będziesz bliżej prawej, to wywali cię w lewo i będzie wyglądało, że prosto poleciałeś. Ja mam ten problem, że właśnie ze środka też robię łuk na hopie i lecę mocno w lewo, tam z 2 metry i akurat na koniec lądowania się mieszczę, nie? Ale tutaj na bowle, to też nie macie tyle miejsca, nie? To też trzeba się zmieścić. Na boksie ja właśnie to samo robię, że daleko do lewej lecę, nie? No nie, nie, nie. To w lewo robisz fajnie, tylko nie jedziesz w prawo i gdzie za bardzo na lewo wywala, nie? Ale też trochę rzuciłeś, próbowałeś tak delikatnie taki ruch zrobiłeś, ale za... No nie trzymasz jej, nie? Musisz ją trzymać, tak... Tak naprawdę ta głowa ci robi największy obrót, nie? Ta, no. Musisz trzymać do końca. Zrób 1.8 i trzymaj jeszcze dłużej. A ty? Ty masz cokolwiek zrobić w lewo, bo robisz tylko tak, tak i koniec. To jest twoje, nie? Musisz dłużej.
No 1,8 jest, tylko mówię, musisz trzymać do końca, nie? Tą głową, bo teraz już tylko głowy ci brakuje. No teraz miałeś tak dobrze, że jakbyś trzymał tą głowę, to byś to lądował. Dobra, chłopacy niech poćwiczą, a ja też zrobię. Dzięki. No ja też teraz nie trzymaj głową. I to jest właśnie to. Jak ja myślę o tym, żeby zrobić 30 i zapatrzy coś, to ja tę trójkę puszczam, tak jak ty, tą 90 puszczasz. Chyba musiałbym zrobić zwykłego, bo ja robię w opon, nie? A zwykłego bym musiał zrobić, bo opon chatrzę zawsze tym kolanem lewym. Tylko że nie umiem regular, także trzeba najpierw się nauczyć regulara. Dobra, jednak umiem. W następnym na gąbkach tam i później dopiero tu, bo nie wiem, jakoś widzę leżenia na beton, mi się nie podoba, ciemno się zrobiło. To widzimy się w następnym, siema.